Dzień dobry Państwu. Ten piękny sierpniowy letni dzień. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Państwem wydarzeniem, które miejmy nadzieję za chwilę nastąpi. A mianowicie w tym oto koszyczku mam jednego z moich podopiecznych, tegorocznych Jerzyka, znalezionego 10 dni temu przy budynku wielorodzinnym. Prawdopodobnie ptak uległ kolizji z jakąś twardą powierzchnią, być może z budynkiem, co poskutkowało tym, że doznał urazu skrzydła. Skrzydło nie było złamane, ale ptak nie mógł nim sprawnie poruszać, nie do końca je rozkładał, nie był w stanie wzbić się w powietrze, stąd decyzja o przetrzymaniu go i próbie powrotu do sprawności. 10 dni minęło, ptak wydaje się sprawność odzyskał. Tym skrzydłem już sprawnie porusza, zresztą wykazuje chęć odlotu, macha skrzydłem w tym koszyku. Próby lotu w zamkniętej przestrzeni również pokazały, że łatwo wzbija się w powietrze, manewruje, także istnieją podstawy do tego, żeby go wypuścić. Mamy 2 sierpnia, popołudnie, wczesne popołudnie. Dobra pora, żeby Jerzyka spróbować wypuścić. Jest ciepło, to przede wszystkim nie jest tak upalnie jak wczoraj, ale jest ciepło. Lekki wiaterek, lekkie zachmurzenie. To warunki, które dają nadzieję na to, że ptak wzbije się w powietrze, prądy go wyniosą. Jest w dobrej kondycji, odżywiony, lotki w pełni wykształcone, upierzenie czyste, także można ptaka wypuścić. No cóż, przed nim daleka droga. Jerzyki zimują w Afryce Południowej, na południu od równika. Także ja go może wyjmę. Ta mała ptaszyna, ważąca zaledwie kilkadziesiąt gramów, będzie musiała przelecieć bardzo daleką odległość. Takim krajem na jego trasie, w którym jeżyki zimują, jest na przykład Demokratyczna Republika Konga. To jako ciekawostka, odległość między Warszawą a Kinshasą to jest ponad 6000 km. No ale gdyby jeżyk zechciał polecieć dalej i chociażby odwiedzić RPA, to do takiej Pretorii jest już 9000 km, także ta ptaszyna będzie musiała dużo przejść. Ale Jerzyk to świetny lotnik, jeżeli tylko nic złego w tej podróży mu się nie przytrafi, to daje to nadzieję, że poleci. W powietrzu spykać jeszcze Jerzyki, także może dołączy do swoich pobratymców. Ptaka wypuszczamy na terenie otwartym, na obrzeżach miasta, teren drabiasty, także dobry do tego wzbicia się w powietrze i nabrania wysokości. No i cóż, spróbujemy. Jerzyk prezentuje się tak. Może się z Państwem pożegnać. Ostatnie ujęcie. I zaraz spróbuję go wypuścić. Mam nadzieję, że wzbije się w powietrze i odleci.
nasz jeżyk wzbił się w powietrze, zatoczył jeszcze koło tutaj nad łąką. Wydaje się, że z powodzeniem odleci, zniknął już z oczu, także teraz tylko trzymamy kciuki, żeby udało mu się do Afryki dotrzeć i że za kilka, być może tygodni, będzie już przecinał przez tworza Czarnej Afryki. Dziękuję bardzo.